Witajcie w piątek 4 września. A słowa przeznaczone na dziś czytam w 4 Księdze Mojżeszowej, gdzie w 6 rozdziale 24 wierszu czytam. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. A w Ewangelii Jana 1,16 czytamy. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Błogosławieństwo. Jest to temat przewodni dzisiejszego dnia. Boże błogosławieństwo kojarzy nam się głównie z tym miejscem, z kościołem, z ołtarzem, ze słowami księdza, które mówi każdej niedzieli na zakończenie nabożeństwa. Może niektórym kojarzy się także z małżeństwem. Młoda para dostaje błogosławieństwo swoich rodziców. Ale czy na tym koniec? Nie, bo każdy z nas powinien każdego dnia przyjmować i ofiarowywać innym Bożym błogosławieństwem. Pan Bóg nas błogosławi, to znaczy uszczęśliwia. I chce, abyśmy to szczęście, Boże błogosławieństwo przekazywali dalej. Od starożytności wierzono, że błogosławieństwo i przekleństwo niesie za sobą coś ważnego, że ma pewną moc, że to, czy błogosławimy, czy przeklinamy, to się spełnia. A słowa błogosławieństwa, które przeczytałam, są jednym z najstarszych zachowanych w oryginale słów Pisma Świętego. Znaleziono je w Jerozolimie w dolinie Himnon, w grocie grobowej na zwojach. Tam właśnie szacowano na VI-VII wiek przed naszą erą, te słowa znaleziono. Boże błogosławieństwo jest to coś, co jest przekazywane od dawien dawna. A czy my dzisiaj, w XXI wieku, nie zapomnieliśmy o tym? Czy błogosławimy siebie nawzajem? Czy korzystamy z Bożego błogosławieństwa? Czy kiedy dziecko wychodzi do szkoły czy do pracy, życzymy mu błogosławionego dnia? Czy modlimy się, aby Bóg miał go w swoich rękach? Czy kiedy współmałżonek wychodzi do pracy, błogosławimy go? Błogosławmy siebie nawzajem, tak jak Bóg najpierw nas błogosławił. Życzę nam, aby to błogosławieństwo Boże było wśród nas obecne, aby nie było zarezerwowane tylko dla miejsca, jakim jest Kościół, ale aby było wśród nas, abyśmy szczęście, którym zostaliśmy obdarowani, chcieli przekazywać dalej. A na zakończenie wsłuchajmy się w słowa modlitwy z Bahamów. Niech nas obmyje nieustannie płynący ocean Bożej łaski. Niech nas ogrzeje światło miłości Chrystusowej. Niech nas ogarnie chłodny powiew Ducha Świętego. Powiew przemiany i nowego początku. Tak jak zaczął się 4 dni temu rok nowy szkolny. Zachęcam nas, aby także i w nas Duch Święty działał i abyśmy przemieniali się i zaczęli korzystać z Bożego błogosławieństwa. Wszystkiego dobrego, błogosławionego dnia.